Cześć wszystkim, witamy was w kolejnym odcinku z Terrarii. Witam. Hej, tu Walila. Dzień dobry, Zardio. I w tym momencie... O nie! Aha, teraz to zrobiłeś. Ta gra jest zła! Nie, myślałem, Migo, że... zabij go. Zabij go. To jest za mnie zabić Migonema. Zarąbałem, dostałem mroźny rdzeń i piórko. Dobra, możesz mi to dać. A nowie Destroyer teraz idzie. Ale co, mogłeś mi to dać? Wrzucić, a nie uciec. Czekaj, bo ja robię teraz ten Blood Moona. Ale jakbyś mi to oddał, to bym już zrobił zbroję i możemy mieć bossa, który tak przyjdzie. Walila, robimy we dwóch? Tak. Chodź prądem. To ten, chodź Zardion do domu teraz, i ja ci to dam, teraz, chodź. Dobra, ale jeszcze jeden tak naprawdę. Na tego. Na szkletoma. Zardion. A co do twojego Blood Moona, to nic nie zrobisz, bo nam przyjdzie boss i wszystko. Zardion do domu, chodź do domu, Zardion, chodź do domu. Ale mówię, że tak naprawdę jeszcze jednego rdzenia chyba brakuje. Taki ciasny zrobił ten dom. I tak ci dam. Ale to daj, przynajmniej skrzydła zrobię. No o, i... kurwa. Czyli co, podejmujemy walki z bossem? No chodźcie. Tak, ja już wiem, jak to się skończy. Ale nie mam potek, ale co? No co się kończy? Nie kończy się. Ja bym sobie wziął mikstury, ale... nie zdążę. A i co wy robicie, co? No dlaczego, za jakie grzechy wy jesteście porąbani na maksa? Jakiego szpecha dzisiaj, ja w to nie wierzę, nie? Ale dlaczego? No wy... Ej, bo on zniknął. Nawet mi nie mówiliście, że bossa jakiegoś bijemy. O, jest, leci do nas. Czemu jesteście tak... Wy macie jakiś wspólny mózg? Do którego ja nie mam dostępu i nie wiem, co wy planujecie w ogóle. Ja się nie mogę do was stepnąć, o, mogę się stepnąć. Gadaliśmy, że boss jest chyba z 5 razy. No ale nie, właśnie nie miał być, Jezu. Przecież Blood Moon. Miał nie być, ale gra powiedziała, że będzie, nie? Jak nie, to powiedziała? No, zobacz na czat. Zobacz na serię czatu, patrz. Rany, no po najpierw prostu... Ja ci daję... Daję ci miksturki na tego minibossa. Później wyskakuje komunikat, że ty się do mnie tepasz. Później wyskakuje komunikat, że przychodzi boss, Destroyer. Później gdzie jest komunikat, że przychodzi Blood Moon. I później oni wszyscy XD. No. Ale po prostu nie rozumiem. Ale to jest właśnie w Terrarii. Walilo, co to jest w ogóle? A jak my chyba, jak ja cię chyba poproszę jeszcze o jakiegoś fajny moment w Terrarii. Nie da rady, bo nie. Wycinam dużo. Wiem, ale... Aha, bo to wycinam. My go tutaj mamy bić, gościu? O, on przyszedł, o nie ma na to, nie ma NPC, ale nas bije. Ale gdzie on jest? Nie ma go. Nie tu, tam oj. To ja biję buffy. No, bo Lilo się buduje przed Destroyerem. Dobrze. Gdzie on jest, kurwa? No dlaczego? Dopiero co wypiłem potiony. Kurwa. Ale będzie cięcie. Nie biję się z nim, mam wyrąbane. Ty, on tu przyleciał do mnie. Co jest? Ale ja mu dobrze, dużo robię. Nie wiem, po 5 go piję, jak nic. Zgińcie wszyscy, zanim się odrodzę. On do mnie w linii prostej podleciał. Dobrze, bardzo, koniec Destroyera, nie ma. Ale teraz na poważnie. Widziałeś tego bossa, nie? Raz. Wyobrażasz sobie no walkę nie. z nim, ale wyobrażasz sobie naszą walkę z nim na poważnie? Nie wyobrażam sobie, ja chcę przeżyć przynajmniej. To co, dynamit? Zgadzasz się na dynamit, czy nie? Nie wiem, na co się zgadzam. Ja nie mogę tak czasu mieć, ja nie mam nigdy czasu na nic w tej grze, cały czas jest coś się dzieje. Czemu zawsze musi się coś dziać? Nawet nie mogę się napić pod jomów. Czemu nie mogę wejść do drzwi? Dobra, mam chwilę czasu. O, zginęły sobie, dobra, nie ma problemu. He! Mam świnkę! W ogóle spoko, chciałem tyle rzeczy robić na raz, a teraz nie mogę żadnej z nich robić, kiedy w końcu mam chwilę. Chcesz robić nie, no bo już się nie opłaca mi łowić ryb w sumie, skoro nie mogę nad wodę pójść. Znaczy to wypada, ale zamienia cię w wilkołaka, ale nie... Ale ten, wypadło mi co innego zupełnie. Mi bandaż. Dobra, ja nie wiem, co ja chcę w sumie w tej chwili robić, nie mam bladego pojęcia, na czym mi zależy. Musisz znowu przeczekać do dnia. Czekamy później na noc, Zardion ogarnia ostatni fragment, idziemy obydwoje zabić bossa dla ciebie. I już będziesz miał wszystko, co chcesz. A po co ci zamieć? On potrzebuje burzę piaskową.
Bo w tej pustyni obok mnie nie ma. Jest tylko deszcz. Super, ja, ty mówisz bardzo skrótowo, wszyscy cię rozumieją, ale oprócz mnie. Jakby ci to powiedzieć, Drexon, jak ma być burza deskowa, to na całym świecie od razu. Drexon, potrzebujesz pomocy w czymś? Chyba na razie nie. Dobra, a Volilo, potrzebujesz pomocy w czymś? Tak, w budowaniu. To ja idę robić farmę tego w dżungli. Dzięki za pomoc. Spoko. A wędkarz jest gdziekolwiek? Nie, jest martwy. Ale zaraz przyjdzie. O, rany, retykotlety. Dobra. Budżet, znaczy burżuj. No, nie mówił, że co? Siedzi w mobach. Ale nie mówiłeś, nie pytałeś, nie mówiłeś, że chcesz się tepać. Ja. Drexon, czy ty przed chwilą farmiłeś te czerwone? Czy ty nie chcesz tego latającego świnki? Pielęgniarka, ile chcesz, bo nie chce mi się trakać. O, słowo klucz. Nie wiem, jak się schodzi do pielęgniarki. O tak. 2 złota, dobra, masz. I teraz tak, Volilo, tepam się do ciebie. Tylko Volilo chyba nie ma. Volilo, tepam się do ciebie. Dobra. No, zostaw to. No, zdążymy. Heavy rain, jest dobrze. Walić wiatr, heavy rain. No ja idę robić generalnie łowisko, nie? No i dobrze, ale gruncie przecież na zimowym, pomożesz mi się zrespić temu golemu. Na zimowym to chyba jako jedyne miejsce, gdzie jeszcze nie ma tego. On się tu zrespi, jak się ten deszcz... Właśnie, a gdzie jest świeczka? Era, podawaj świeczkę. Do skrzyni pewnie się włożyła. A co tutaj leży? Bo mnie wkurzała. A to ta. O! O! Jest! O, to i tu przyjdzie. Zedźgamy go, dobrze. Ja się tu obuduję. O, cześć Drexon. Dawaj go tam, cisnąć go. Dobra, za dużo już tej wody. Ale nie odciągaj go! Chyba, że go zabijesz. Okej, wypadł. O. Masz pieniądze dla was za patykę, tutaj. Nie zdążyłem. O, ale wypadło coś lepszego! Poproszę. O kolejny, ale czekaj, bo mamy potencjalne zagrożenie. Chodź, pomoże. On jest na mnie skupiony, on jest easy na maksa. No i dobrze, ale proszę. Nie jest easy na początku gier. Co chcesz? Mogę wrócić do domu? Tą gitarę tylko. Nie słyszę. Gitarę. A, to, no weź sobie pograj sobie. Masz. Będziesz naszym grającym piratem. Mamy grającego pirata. Fajnie. Skrzynki z podziemi, a jakie? No bo skatesy chcę. A, dobra. Nikt inny nie chce... to w sumie, to w takim razie, to właściwie... gdzie jest potion na skrzynki? Dobra. Chciałem się zapytać, to mi zrobi szybką matematykę, bo zabiję nie umie. Ale? 18 plus 24 plus 12. 42? Mega 12, plus 12, 24 i 18. 12, 24 i 18? Tak. A 24 to 52. A 52. Chyba tak. Ej, znalazłem mega chłodną gąbkę. Gdzie tutaj jest świeczka ta niebieska? Muszę ją zlokalizować. Pewnie w blokach. No, nie, właśnie, tutaj gdzieś na spawnie jest. Ja ją muszę znaleźć i ją wziąć. To Raf, jak znajdziemy skatesy, to dam ci zrobić te buty, żebyś miał... Tak, sobie. Ale chodzi mi o to, że ona gdzieś stoi. Jest ustawiona. Guide trzyma świeczkę. Nice. Fajnie. To mi Nazaru tylko brakuje, dosłownie. To ja zaraz pójdę do dungeonu i w międzyczasie już zrobiłem tą klatkę. Raf, masz gotową. Czyli tak, weźmiesz sobie miksturki, pójdziesz nad ocean, dam ci łezkę, przyzywasz sobie, zamykasz się, haczyk i napierdzielasz po stronie. A czy może mi ktoś pomóc? Ej, a moglibyśmy razem tam zwalczyć? Ale to ty masz zdobyć, to twój boss. O, nie wiem, co ja mam tam być. Poza tym ja nie biję przez ścianę. Musiałbym z Jojo, ale wtedy jesteś narażony, a nawet my obydwoje jesteśmy narażeni na śmierć wtedy. Ej, to tak w ogóle bicz! Raf, chcesz lepszy bicz? Bo właśnie mamy ten jeden ice core jeszcze więcej nawet. To w sumie spoko, no. O,
Bo on ma, tak jak mówię, on ma umiejętność, że jak zaatakujesz wroga, pojawia się płatek, który sieka jak piła motorowa w rzędzie. Ja pierciele. No to może dawaj. Nie tak szybko i nie tak dużo, ale bardzo dobra na robaka, jak to dobrze wykorzystasz. Dobra, nie najgorzej. Dwie skrzynie zimowe otwieramy. Jest, są łyżwy. Są? Nie gadaj. Normalnie. Dorazły. Czemu ty mówiłeś Drexom, że serio przeleciałeś całą wyspę? Nie. Cały biom. Ja ją znalazłem w sensie ze skrzyneczki złowienia. A, ale wiem, że łowić na Hermodzie. Nara. Chodź, Raf. Ale ja nie mam miejsca w ekwipunku, gościu. To weź opróżnij i ten zrobisz mi. Co ci zrobi spodnie? Ej, bogactwo, zostało mi. To Drexon, jakbyś ty albo ktoś tam chciał tą jednak zakazaną, to zostawiam dla was tytan. O, bo fajne. Właśnie do zakazanej potrzebny tytan jest. Ej, ale ja już mam te buty. Tak, ale mi nie. A tobie mam to zrobić. A ja chciałem bo sobie. Będzie miał najlepsze buty. Buty mroźne, tak? Ma zrobić iskry? Tak, najpierw mroźne, no. Najpierw zrób mroźne, nie zepsuj teraz tego. Parki! No i będzie osiągnięcie. Yeah, ale co, ale kozak. No, możesz sobie poczytać, co dają, co nim mam. Aha, dałeś. Nie zrobił tego! Zaraz, co? Można. Pozwala latać i szybko biegać i zapewnia dodatkową możliwość. Czekaj, zabrał ci on pozwala zrobił buty i zabrał buty, ci buty, i tak? Lawie, zapewnia odporność na bloki ognia. Obniża obrażenia. Czy zabrał te buty? Ale kozak buty. Czekaj. Ty mu teraz nie oddasz tych butów? A co jest najlepsze dla maga przy kudzie? Też obrażenie. Albo krytyk, ale bardziej obrażenia, żebyś miał na zawsze. Dobra. Ten poszedł mu przekupać. Proszę, masz na krytyka. Ej, znowu. Ej, to co, teraz bijemy na serio, Raf. Dzięki. Albo nie, chodź, zrobimy nietopery. Zardę, bo ja znowu mam zarobany ekwipunek, nienawidzę gry tej. Dobra, chodź do mnie, stawaj się, jestem na ocean. Robimy to, bo nie zdążysz w końcu. Zanim ten boss przyjdzie, ostateczny. Chodź, szybko ocean. Dzień dobry. Uf, teraz, pod siebie. Mam łowić? Kliknij sobie tutaj, i kliknij sobie stolik od razu, żebyś miał więcej minionów. Ja cię osłaniam. Ale tkwi z siereski, panowie. Ale jakby to szybko zrobił, to by wyłowił tego bossa, tak by się twinsy zrobił. Nie twinsy, spierdzielaj z twinsami, ja jestem nad morzem. Może polecę na nich. Jak ej, bo ja łowię w ten, w lodzie. No gdzie łowisz? Pod nogami chyba. Nie widzę to tego nawet. Zleć i zarzuć. Zleć i wróć, hakiem, szybko. Machnij i tak. Dobra, woli, dobra. I wracaj. Chodź tu na ramę. Masz niektóre sonaru? Muszę ci rzucić. Żebyś nie mówił byle czego. To na wypij to, szybko. Szybko wypij tę potkę, masz? A, na skeletona, dobra. Ale szybko, bo już mam czas jest. Widzisz? Wypiłem jakieś głupoty, ale nic nie łowię. Jeju. Bo jesteś w miodzie, dlatego tu sobie obok, stań sobie kiedy... Raf, chodź tu i teraz tak, stój tu i teraz słuchaj, wypij sonar. Co się tu stało? Nie! Zjebał! Mówiłem ci! Masz ja nie rozumiem, dlaczego za co? O, rekin tak w ogóle, wezmę sobie rekin. Kto przyzwał te twinsy? Ej. No sam, chodź był komunikat, chodź do przyjdą. Dlaczego nie mówicie, że ja nie rozumiem? O Jezus Maria, no... Czemu jak chcemy coś zrobić, to zawsze boss musi przyjść? Ale ja nie rozumiem tego w ogóle, ja naprawdę nie rozumiem, no. Ej, a tam koryto leży i... Zniknęło. No i bardzo dobrze. Tak miało być. To co, kontynuujemy? Na spokojnie? Ja nie rozumiem nic, ja nie rozumiem, wytłumaczcie mi, no. Dlaczego po prostu ja nie rozumiem? Ja chcę po prostu, ja nie rozumiem, to mnie zabija, ja nie mogę nic tam zrobić. Ale to nie twinsy, ty zrespujesz nie to co trzeba, zrozum. Ale dlatego co ja poradzę? Ja nie rozumiem. Chciałem na spokojnie powiedzieć, gdzie mogę sobie, że gra robi chaos. Zerden, gdzie mogę ten lepszy? Co chcesz? Czekaj, bo mam zdjęte słuchawki, nie słyszę, umieram. Co chcesz teraz? Ten kilo, chyba że na razie się nie opłaca. Jezu, zarąbany kipunek ze wszystkim, no. Ja... Dlaczego wciąż ja... Ja chcę mieć spokój w domku, a nie cały czas, że muszę potwory walczyć. No Wojmilo buduje jakieś fanarty. Ten robi pixelarty, a w domu jest chaos. Jezu.
Najlepszy odcinek. Nie wycinaj z niego nic. Kurna, nie zdążę się tepnąć. Niech cię zarąbię. Choćbyś miał z tego zrobić 5 odcinków. Warto. A dlaczego? No wiem, dobra. A dlaczego Pyrun za mało mieszkańców? Przecież nikt tam nie zdechł. Wszyscy byli. Dobra, my to ogarniemy. Dobra, północy wystarczy. Ja idę na ocean, ty się tepasz tam. Czekaj. Nie ten. Jeszcze nie. Dojdę do klatki, żebyś miał spokój. No chodź, rzuć chat. I teraz słuchaj, wchodzisz tu jeszcze raz, tak jak wcześniej. Nie łów! Wyjmuj! Wyjmuj! No to nie wyjmuję, tak? Jezu, pociś za mną w węgu. Masz na spokojnie, stanąć tu, gdzie ja. No ale nie dam rady złowić. O, dobra. Czemu musiał Leo tu przyjść? Leo, węże się od tym, bo nie zdążymy. A ty podniesiesz to, co mu rzucę. Dobra, podnieś to, wypij tę miksturę jedną, tak? Ale teraz od razu? Tak, to masz wypić. Ona ci pokazuje, co łowisz. Nie wyciągasz, póki ci nie napisze nad klawikiem Dreadnatilus. Rozumiesz? Dobra, Dreadnatilus. I wtedy dopiero wyciągasz spławik. Dobra. I nie stój w miodzie, bo nie wyłowisz wtedy. Nie stoję. A ja w międzyczasie szybko jebnę ci tutaj tą. Żeby pająki miały na czym walczyć. Bo pająki są useless, widzisz, że latają. One muszą mieć na czym stanąć. A jesteś pewny, że tak się nazywa ten typ po angielsku? Tak. Nie. Tetanowa skrzynka, szkoda, że nie zrobiłem. Jak nie jest Radnatilius, no to pancer coś tam. Ej, bo w ogóle to się nie pojawia. Nie narzekaj, ma takie same szanse jak wszystko, tak? Dlatego mówiłem, na to trzeba całą noc mieć. Dreadnatilus albo pancer na kilus, no nie wiem po polsku. Krwawy rekin. Spróbuj tylko. Wyjmuj. To było śmieszne. Bardzo. Ale ja się stresuję, jak przed egzaminem jakimś. Na prawo jazdy. Znowu nie zdam na rondzie. Nie, czekaj. Siedź. O, zabili mi właśnie ślimaka, super. O kurna. O, jest. I teraz bijesz biczem. Bić! Klep go. To co to jest? I masz go napierdalać, to wszystko. I nie ruszaj się. Masz tak być. Nie odbija, dobra. Ja ci pomogę, dobra, masz. I to wszystko, co masz robić. On ma 14 koła zdrowia, gościu. Tak, ale widzisz, że pająki się przyczepiły. I one tam zadają obrażenia, póki nie zginie. Ty się pomóż z Rexą? To już nie ruszasz się. Widzisz, na ekspercie jest łatwo, bo mało bije. Muszę, żeby cię podziwiać. Zazwyczaj tego bossa bije się już na początku, kiedy zabijesz bossa. O, ja umieram. Okej. Chcesz mimikować to, co robię na drugiej stronie, chcesz? Widzisz, spotkanie byłoby łatwiej, no ale co? Sobo go biją, te pajączki. Nie narzekaj, to pomagaj biczem. I tak już umiera, jeszcze ma 2000 HP. 1500, 1000. Dobijaj go. 500. Ja zaraz zdechnę. O. Dobrze. Jest achievement. Brawo. Co ja tu zrobiłem? Boski krwawy kostur. Zawsze wypada. Na ekspercie zawsze wypada za pierwszym razem. Ale fajnie. I masterze. No i to są najlepsze miniony. Zawsze trafiają, są szybkie i mają odrzut. Dobra. Ja już to widzę, jak zabijamy MPS of Blight w dzień. Czy to będzie easy? Ej, nie wziąłeś stolika, w ogóle po sobie nie sprzątnę. No trudno. Ryba. Dobra. Młody pingwin. Chce ktoś pingwinka? Nikt nie chce, dobra. Walilo, nie będę miał dla ciebie świnkę skarbonkę, bo mi wypadła. Ja mam dla ciebie nowy dom, nasz nowy dom. Co? No jest taki serial na TVN, nie? Zaraz tam ogarnę. Czekaj, boski krwawy kostur, ile on kosztuje do przykucia? 13 zł. Sama końcówka została tu do. A jaką masz nazwę? Pokaż, żebyś nie przesadzał z tymi przekuciami. Demoniczne. Może być został. Dobra. Jak są coś tu rozkop, ten corruption, który jest. Proszę cię. Tutaj i w głąb. Gdzie są wszystkie zakażone klocki? Teraz... Okej, okay, skończył się Blood Moon. Wszystko perfekcyjnie. O! Ej, nie bije ich, co jest. A, bo nie przenikałem przez to. Jeśli one przejdą przez ścianę, to zaatakują przez ścianę. To zjesz swoje buty, bo zablokowałeś się, więc nie mogłyby. Ale to jest poro... Co? No, widzisz, jakie fajne. No idź, przetestuj to, widzisz? Ale jajca. Ale czemu masz tylko dwa? Gdzie jest reszta?
Ej, wyłącz pająki, wyłącz pająki. Najedź na kwadrat i kiknij ten drugi, no. I teraz dawaj mnie do pęża. O. I teraz zobacz, jak to działa. Idź do wrogu. Gdzieś jakiś duży. Dzień dobry. Ja pie. A to zwyklaki, więc... No to teraz sobie tutaj, żebyś mógł zobaczyć farmiarkę. W ogóle rybie łódko, chce ktoś? Ja mam pytanie, ja chyba coś mam z goblinów teraz, nie? Znaczy co masz z goblinów? Każdy miał broń z goblinów, którą można na początku, no ale to widzisz, jak się sprawy toczą. A możesz przyzwać? Jak możecie zrespić, to można robić, nie? Ja powinienem mieć gdzieś 10. Nie, proszę, nie, nic nie przyzywajmy, proszę. Ej, a czemu mi nie mówiliście, że mogę założyć przedmiot do przyzywania zwierzaczka? A ja go zawsze klikałem. Dobra, muszę uprzątnąć burdel wekół. Panowo, bo ja komuś podzieliłem, że tak powiem, te buty. Ale nie narzekam, dziękuję. To mi chyba. No to masz teraz. Ej, to ja nie mam butów chyba teraz. To masz te. Jak ja? Zwykłe. Ale dałem plus obrony. O, to gówniane. Nie narzekaj. No nie, no. A ja chcę mieć teraz parki. Co teraz parki? Skopiujcie sobie, powiedziałem. Nie uśmiecie. Ale ja nie jestem oszustem, gość. No to nie wiem, no to nie narzekać. Ej, mam pytanie, gdzie mamy te... gdzie mamy te potki do leczenia się? Jeszcze pytasz? Ma wszystkie. Jakie butki do leczenia? Teraz we wszystkim ze sobą mi wszystko. Setki. Ja kolczyk wędkarza! Czekaj, bo ja nie rozumiem teraz, o co chodzi Drexonowi. No ja po prostu nie mam już w ogóle potek. A no to bo setki leczące. Są leczące przecież tutaj w skrzynce. W której? No tu są. Panowie, zakupy was czekają. Mnie też? Nie. Kup mi ktoś skrzynkę amunicji, co? Nie. Skrzynka z amunicją? Jestem biedny. Dobra. Ja na prawie klatki, bo ktoś mi je zepsuł. To ale chyba rozumiem. Nie powiem kto. Skrzynkę z amunicją chcesz tylko, tak? Tak. Może więcej nawet niż jedną. Dwie. No dwie. Zaś. Dobra. Ciekawe, czy pobijemy dzisiaj rekord. Nie, no jest dobrze. Jak można siedzieć, to siedź. Najpierw się zapujesz z ja pierdzielę. Wow. Trzeba dużo robić, panowie. Ale bo wiedziałem, nie musisz ciąć. Zrób wielkie cięcia odcinków. Walić te przekleństwa. I tak nie masz, a gdzie było na potrzeb? Ja pierdzielę, bulido, ale to robisz kozak rzecz. Widzisz, on jest artycielny. Dobra, proszę bardzo. Co ty masz, nie topery? A takie fajne. No to są zlecone Tilusa. O, to okay. Poczekaj chwilę, bo jeszcze teraz robię pewną absolutną rzecz, ale można się tym pobawić zaraz. O, jeszcze jedno bulido. Oj nie, ale zostawiłem w akcesoriach. O, i jeszcze dla ciebie, Zardion, mam coś. Gdzie jesteś? To. Kopię kamień. Gdzie ty jesteś? No koło ciebie. A, proszę. O, to dziękuję właśnie. Chciałem sobie wymienić na damy na Vanity, a to moje. Jakby ci się jeszcze kiedyś sprzedało, to oddaję. Ja chciałem tylko po prostu przekute, żeby zaoszczędzić pieniądze. Ej, dobra, buduję tak słabo, potem naprawię, tylko żeby zrobię, żeby było. Słabo, taki skromny. Ej, a czemu? A, nieważne, nic nie mówiłem. Czemu tu jest dalej ten miód? Nie. Ej, widział ktoś 17 skrzynek szadołowych? Nie ma. Kiedyś były w jednej skrzyni, ale teraz już tam nie ma. Nie ma w broniach. Nie wiem gdzie są. Bo skrzynki to nie broń. Ale to jest nasz magazyn. To są w skrzynce niczyje. Co tu się dzieje się? O, Leo sobie zrobi nową broń. Dobra. Czemu ty chcesz od... Czego chcesz ode mnie, Zardion? Ja ciebie wysyłam po... te... dusze. Dobra, chyba czyli mamy do... serio i nikt nie używa. Co? Zaraz co? Bo aktualizacja? Zadania? Co? Ja mam coś teraz robić innego niż zbieranie dusz światła? Ja cię wysyłam po dusze. Raf, światła. Raf, ty coś mówiłeś, że ten... że jakąś broń sobie będę mógł zrobić, o co chodzi? Nie, bo nie widziałem twojej broni. Te jeszcze. Raf, musisz do mnie przyjść, mam zadanie nowe. Ojej, ale ja zdobyłem jeszcze soul nocy, ważne dla mnie. Poczekaj, daj mu 8 na beach, to minimum. 4 mam. A czemu, a co chcesz ode mnie, Volido?
specjalne zadanie. O kurno. Jakież to? Musisz nazwać skrzynki. Dobrze. Zawsze chciałem. Będziesz tam, gdzie chciał. Możesz wszystko dawać. Nazwiesz to wszystko. Wszystko. Będzie. Ale mi głupio, ale no kurczę, muszę to powiedzieć, no bo nie będę sobą, jeżeli tego nie zrobię. No bo niby zabrałem, udawałem, że zabrałem te buty Drexonowi, ale je przekułem za swoje pieniądze. No i dobrze, a dzięki temu Sardzian ma twoje buty. Byłem dobry i w nagrodę zabrano mi jeszcze więcej. Zauważyliście, być może po filmach, być może po grze ze mną, że jestem taki upośledzony trochę? Bo wy cały czas mówicie, ja w ogóle nie zwracam uwagi, a potem się pytam. Nie, mi na przykład wypomnę, że jakieś tam rzeczy mu się z czasem nie pasuje. Nie, jest dobrze. O! Jak mogę Zardyn jednorosy zabijać? No co, biedza. Czerwona łupina, what? Mam nie, 8... ale cztery skrzynki nazwę na swoją cześć. Hej, wy... A, nie, myślałem, że wypadł... Tak, wypadł ten latawiec! LOL! Weź se, jak chcesz. Jeszcze rzadsza rzecz niż cokolwiek. A za ile kończymy? Nie, ile jest potrzebny? Masz ten jeden i idziesz z tym teraz do kopadła. A te roże jednorosa? Nie to jest dla strzelca, będzie miał na strzały. Dla magika na broń, na potki. Dobra, idę do kowadła. A w kowadle... No, I zimny bicz. Nic się nie stało, nie ma zimnego bicza. To idź do Gajdo, o czym zapomniałem. A masz dwa rodzaje dusz? Też osiem. Teraz ma sens, teraz mogę zrobić. No, jest zimny bicz. Niesprawny, co? Twoje przywołane istoty. Przyjazny płatek śniegu, no. No ale na wrogach zobacz jak działa. Oto chodzi. Demoniczny. Możesz tutaj przyjść moich bardziej jak jednorożców na przykład. Na legendarny. Dobra, niech będzie ten demoniczny, bo tracę za dużo zdrowia. Zasy złota. To co mi legendarny, jak nie będę miał go do końca gry w sumie? Bo warto. Każdy bicz, każdy demi. A klichajster? Czy coś tam? Walnij raz, raz walnij. I się patrz. Widzisz płatek jak sieka? 344 obrażeń na sekundę. Ej, bijemy no Warfare tak, że... dla byki? No, możesz nazwać skrzynki dla byki. A tak właśnie, zaraz nazwę. Skrzynki. Tylko dobrze to zrób. Dobrze. A mam nazwać tak jak wcześniej było? Czy jakoś inaczej? Jak chcesz. A jak chcę nawet. Żeby było dobrze, tylko czekaj, skrzynki przyniosę. Myślisz, że dwie skrzynki starczą na branie? Nie wiem. Pamiętaj, dodaj jeszcze amunicję i rzucamy. Na dobrą sprawę to bronie, których korzystamy są cały czas w naszym ekwipunku, a reszta by równie dobrze mogła być na sprzedaż. A i tak są dwie skrzynie. No to mówię, właśnie tak się robi. Ja nie wiem po co skrzynka na broń. Tak naprawdę tą broń powinniście albo sprzedawać, a zostawiać tylko to, na czym pisze materiał. Reszta do kosza. Dla złodziej skrzyni. Ej, wiecie, że można zamieniać... Ale ja można zamieniać skrzynię z zawartością. Co? Ja tego nie widziałem. Wolilowi też pewnie się oczy zaświeciły teraz. Nie, tak przed chwilą robiliśmy. Ryboszlama na powierzchni, jak coś. Ja tutaj czekam na wywernę. W lesie. Mam nadzieję, że mogę to włożyć do Vanity? Nie, oczywiście, że nie mogę. Włóż do bloku. Nie, bo wkurza mnie, bo ja mam dwa akcesoria mam do wędkarstwa, ale nie mogę ich jednocześnie założyć, bo nie mogę. Macie jakieś 15. pomysły na... 3 defa. O, wiem. Tak, zapomniałem o akcesoriach. Trochę dużo. Chcesz, czy nie? Tak, 4 skrzynie walne akcesorii. Ej, teraz zobaczyłem, że mam wszystko pod defa przekłute. Prawie, dosłownie. Tak samo z siebie, tylko te buty, których nie do... A w sumie 9 złota, ej. Czekuję te buty, Rafa. Co dostanę? O, dwa obrony. Okej.
63 depa mam. Nice. Ja mechanizmy jeden tylko. No to nie wiem. Ale to serio trzeba do likwidacji. Właśnie, Nazar. Nie, kto to wydropił? Jeden tylko starczy. Nikt nie mówi, że wydropił. Szanuję. Dziękuję. Czekaj, zaraz zajrzej pojęć, co będzie potrzebne. To jeszcze jest potrzebne. Nastroje na pewno. No, jest nastroje. Na Vanity 1 i 2 i jeszcze jest zbroja. Może nawet 3 na Vanity. Dobra. Ej, a nie mieliśmy robić tego eventa Eteri? No tak. To robimy? Ja już mogę robić. Tak zginę, ale ile? No, możemy robić, tylko wezmę ten Nazar. Valilo, jeszcze jakie są tą skrzynie? Wiem, możesz rozdzielić bronie maga, dystansowe i tak dalej. Tak, tak, tak. Tymczasem Zardion sprzedają te wszystkie swoje zbroje na bieżąco. No to trochę bez sensu, nie no. Amunicja dla Valilo. Bronie 3, elo. Ojej! Półko płonące. No, Jack Sparrow. Dobra, bijemy Eteria. Chodźcie. Fajnie będzie. Jak? Nie mam z czego. No, przecież mówiłem, że on dalej broni nie ma. Nie wiem. Robimy wszystko, a ten buduje i jako jeden czas broni nie będzie mieć. Raf, czy ty wszystkie świeczki z Dungeona wyciągłeś? Dosłownie wszystkie. No tak. No widzisz, teraz Zardion chce Nazar. Nie ma świeczek. Potrzebowałbym ubić Mimika z Halo, czyli 15 dusz. A co ty tam masz dla... Aha, strzelec, dobry. Magik mi się skojarzy. Volido nie pilnował. O! To moja skrzynka. Co dropi z Eteri takiego ciekawego? Nic, po prostu chcę nafarmić trochę medali, żeby mieć balistę na drugi poziom. A no to nie potrzeba ja wam pomagać chyba. Zawsze to coś, zawsze to jakaś pomoc. A nie, bo każdy dostaje medale. Każdy, kto bierze udział w obronie, dostanie swoje medale. Tak jak treść bagi. Im więcej nas weźmie w tym udział, tym szybciej zbierzemy medale po prostu. Mało. Jeszcze można zrobić skrzynię na przywoływaczki. Drake, są chce się spytać, kto to będzie segregował? Nie wiem. Nie. Trochę mało miejsca. Po prostu i powsadza się jakieś podstawowe przedmioty i będzie się klikać. Jest skrzynka na dirtą najwyżej tyle. Ale wiesz co jest najlepsze? Znaczy, bo mam taki respawn żadnych problemów. Że nikt dla mnie najlepsze jest, najlepsze jest to, że to są tylko dwie skrzynie ze wszystkim. Jak się skończą, to trzeba będzie coś kombinować, bo inaczej no. A dasz mi wydropić za kulisami ten Nazar. Tak, dam ci. Ale tak na poważnie. No. Bo tylko jego mi brakuje, a się nic nie rysk. Ała, co mnie bije? Ała. Nazar. O, dzięki za pomoc. Nazar. Na jednym co jest grane? Ja nie rozumiem tego. Co w nas bije? On czasami się... No nie, wie, i... że po prostu kurna. I odbija pociski. Jest taki mob, co się pojawia i chowa i strzela. Nawet rzadkie moby się drapią. To wystarczy chyba już. Myślałeś, że krój szybszy, co? Poczekaj, aż wydropię tego jednorożca. No, harm z tym strzelający. Ej, jak on nie stąd przyciągnie. Jak wy z nim lecicie do mnie, to on znowu mnie przyciągnie. Mimo, że jestem tężowany. Mam około 1000 obrażeń na sekundę, a ty, Jackson? 500, bo jestem za daleko. Dobra. Tymczasem Zardzion, który dalej ma 100. To dawaj na Azdar. Kiedyś wypadł. Nie wiem, co ten mam. Świętego spokoju. No i git. Nie wiem, te czaszki mnie nie lubię. Jak coś to kończymy w nowej bazie. Tak. W nowym magazynie. A w ogóle, czy ty wybudowałeś coś między dżunglą a tą nową bazą? Czy byłeś zajęty nową bazą cały czas? Co będzie dżunglą? A że tam, gdzie pustynia z Corruption? Nie, spytałem, czy byłeś czymś zajęty oprócz tego. Nie, co, no cały czas robię nasze obrazy tutaj.
To później następną sesję będzie cały czas tylko ogarniał sobie przedmioty. Następna sesja to my bossy trzniemy, przepraszam bardzo. Czym będziesz bił? Świdrem? Kobaltowym? I pięściami. Raz, dodajmy, że tego, że pięści jak świder są mele. A z czego dropi Nazar? Z tych strzelających główien niebieskich i z latających czaszek. Oj. Tak patrzysz? No ale patrzę na ciebie. Musisz eliminować wszystko. A masz konik. Żeby zwolnić. Musisz eliminować wszystko, żeby zwolniać sloty na drop. Zaczyna respawn, nie? Bo jest ograniczona liczba Ferrari. Jasne? Na drop na ekranie. Już widzę, ale i tak nie wiem, jak nam pójdzie walka z Destroyerem. Chyba, że Volino serio wyczarujesz ten... Ja nie byłem przygotowany, miałem mało zdrowia i w ogóle. Wystarczy Star Cannon i Volino. Ja z łuku będę go cisnął, tylko muszę skończyć na bazę. Czyli dalej nie skończ... To dopiero początek. Okay. Nie! Czekaj, jak się nazywa ten czarodziej? Ten niebieski, co się respi? Co? Co zrobiłeś? Gdzie on no, jest? No ten czarodziej nie... No co go zabiłeś? Ale gdzie on jest, ten boss? Jaki boss? Szkieletą się budzi. Czarodziej. Nie, mówię o czarodzieju. Powtórkę z rozrywki sprzed... z poprzedniej sesji. Zapomniałem, żebyś się nie tepać odcinka. I się tepnął. Ale ja nie Roczny rozumiem... Chyba. Gdzie jest ten boss? Gdzie on jest? Jaki boss? Szkieletron... A, ten. A dobra, on się jeszcze nie wyzbudził. Na arenę szybko naszą. Jeszcze ale... go nie zabiliście. Ale Raf to nie taki. Ja nie rozumiem już po co, co to było w ogóle. To zapomniałem sobie. A dobra, bo jest przed południem. Dobra, idziemy do Volila i kończymy. Jak się nazywa ten magik? Zawsze zapomnę jego nazwę. Czarodziej. Nie, ten drugi, ten z dungeonu. Po angielsku. Nie wiem, jak stary dziadek. The old man. Gdzie to jest biom lochu? O, mam. To jest... No, nie zamykaj tego bestiariusza. To jest Dark Caster i... Oku... Aha! Ale fajnie. A, musiałeś to zrobić, Łosiu. Dobra. Nie, to... A, idź po lewej. Zaraz czekamy na ciebie. Tak, no w nowym domku. Dobra, pomyliłem sobie. Ale to kolorowo, ale to pięknie. Bardzo. O... Ja pierniczę. A to jeszcze nieskończone. Jaki będzie efekt końcowy porąbany? A mam pomysł, o Jezu. No dobra, kończymy. Jak się tu wchodzi? Od dołu, gościu. To będą potem przejścia, ja to wszystko ogarnę, tylko w swoim czasie. Nawet nie mam tego jeszcze wyrenderowanego, ale dobra. Dobra, no dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kolejne odcinki. Na razie. Siema. Hej. Siema.